jest straszny wysyp imprez, które robi się wokół. Jakby nie ma już normalnych spotkań, tylko wszystko jest robione wokół czegoś. W związku z tym, że my tutaj nie będziemy siadać wokół, bo nie mamy takiej możliwości, więc ja może po prostu powiem, że dzisiaj będzie spotkanie z autorem, a nie wokół autora, bądź też wokół jego książki. Spotykamy się i rozmawiamy dzisiaj z Waldemarem Jocherem, autorem książki wydanej właśnie przez rozdzielczość Chleba Przetrwalnik. Tom szósty, o ile się nie mylę, prawda, Leszku? Szósty tom serii poetyckiej rozdzielczości Chleba. Chłopcy kiwają głowami, więc nieomylnie mam rację. Spotkanie będzie składało się z trzech części. W pierwszej części Waldek przeczyta kilka tekstów z tego tomiku, który chłopcy odebrali dosłownie przedwczoraj, nie, w środę, z drukarni. Książka jest dostępna w formie fizycznej, tutaj zaraz przy wyjściu, w cenie jedynych 15 zł, natomiast na stronie jest dostępna, o ile się nie mylę, za darmo. Chłopcy kiwają głowami, więc nieomylnie mam rację. W drugiej części o książce będziemy rozmawiać wspólnie z doktorem Grzegorzem Jankowiczem, autorem Blerba. Uleczę was. Może jeszcze dwa słowa o książce, chyba po tym jak przeczytasz bardziej konkretnie. Więc oddaję ci głos i za 10-12 minut przejdziemy do rozmowy. Dziękuję, bardzo mi miło, że państwo przybyli. Spoko. Wyświetla się bryła, w jej wnętrzu ukryte jest skrzydło.
więc zaczynam myśleć nad jednym z ogniw bezmiaru. Bezład i odludzie, ale nie dla mnie. Bezład i odludzie, ale nie dla mnie zgasła ta blizna i zastygła ciemność. Unoszę wszelką konwencję znaków będących świadectwem rozstroju języka. Uczyńmy człowieka naniesioną na mapę, mapę wbitą między ramy. Ten obraz zatapia mnie w nowym nasieniu. Dla was będzie on pokarmem i oknem. Ciepłe projekcje połykam jak własne odzienie okrywające głowę, klatkę i stopy. Przez wydech substancji zwanej technologią pod słońce, przez współistnienie, mogę tylko odtwarzać mit połykania. Formy, jakie przybiera mózg, grawitują dlań. Gdzie jeszcze jest wątpliwość i kto właśnie przemówił, obroża na ziemi i wariant pokusy. Chłód rozsyp osad i wydaje rozkaz. A nuż odciąć się uda drżenie dreszcz. Żarówka wycieka przez gwint, płacze. Amen mnoży się w widoku salwy Regina. Salwę. Długo kontemplowałem bezwład. We mnie skrzyżowały się pod oszczałem rytmu przeskoki kontrastów. Stukot zegarów ze wspólnym żebrem. Czy tło we mnie obfite w brodę jest zaledwie odpadem z machadła? Potrajam dziś metafory. To trójka. Jest wnętrze tej cyfry, która nie rejestruje obrazu. Opad ów wdycham i wybija witryny. Oto autoportret liczby, lecz niewidoczne są płuca trójdzielnej maszyny. Cały tekst ulega zamazaniu. Zjeżdża rasa, która nie tworzy historii, nie liczy win, która ma ręce po to, jeszcze wizualny język. Są ręce trójwymiarowej typografii. Zalegam w czcionkach i teksturze. Nawarstwiam się wszędzie, bo brak redefinicji echa. Popatrzcie, w ten sposób eksperyment polegający na zamazywaniu oryginału i jednocześnie eksponowaniu niektórych jego części staje się osobnym rozjazdem słowa na początku. Wywiad z Mironem. Czemu w pańskiej twórczości tyle miejsca zajmuje demaskowanie nieautentyczności? Nie widziałeś, jak wymiotuję od razu otwarcie, co ubywa słów. Harmonia nieobjęcia i muzyka warg, prorytm. Całkiem odmienne autointerpretacje ścisłego systemu. Kasta, trawa, dach. Lubię, gdy zarzucasz włosami wszystkie zdania świata i słowo. Daję komunikat siebie i nie najzręczniej śpiewa się bez użycia mnożeń. Uważamy, że rozdysponowanie słów
powinno być zniesione ze względu na brak szkodliwości. Formy losowego doboru wyjścia, zejścia. Ty piszesz mowa szukająca swojego mówienia, czytając cyfry bytu z przemianą w cyfrowy byt. Spróbujmy więc po tym przyspieszeniu pojawia się nawko pisanie, graf na twarzy, graf na nerce, na tablicy 10 odkażeń. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Narko dodawania. Tak zaprogramowano przestrzeń. Tutaj jej nie widać. I nigdzie włamano się w miejsca docelowe na hasło, na jestem, pod treści, których nie można zatracić, licząc od końca. Wskażcie mi cel i włóżcie język w treść pokarmową, po tym jak zmiotował siebie i słowo. Stał się tym, co widział. Plakat z mechanicznej matni, powtórzenie dzieł ciekawszych, powierzchownych, pozrównane do działań świecy na słońcu. Wkrótce ujrzałem pasmo i pysk mój w postaci wielokierunkowej. Teraz zobacz, jak należy, lub teraz należy zobaczyć, jak należy zobaczyć teraz. Zwymiotować słowo by stało się całkiem poszerzone o kolejne zmysły bezmasowej teleportacji. I to jest klucz w obrębie sztuki i kontekstów podejrzeń. Grzegorzu, zapraszam Cię na scenę. Ja pamiętam spotkanie z Tobą we Wrocławiu, kiedy prowadzący, już nie pamiętam kto, zapytał Cię... Generalnie rozmowa była na temat zaangażowania. Bardzo wówczas i chyba nadal modnego tematu. I Ty jakby dosyć mocno umykałeś od jednoznacznych deklaracji, zwłaszcza politycznych, i powiedziałeś coś, co bardzo utkwiło mi w pamięci. To znaczy, powiedziałeś, że ty jesteś zaangażowany w porażkę. I to jest temat, który też pojawiał się w jakichś rozmowach, wywiadach z tobą. I to jest też temat, który pojawiał się w tekstach krytycznych na temat twoich wierszy. I to jest temat, który implikuje moje dwa pytania. To znaczy, pierwszy jest taki... Pamiętam też rozmowy z tobą w 2010, kiedy ty już miałeś gotową drugą książkę i ona była w zasadzie gotowa i z tego, co pamiętam, miała okazać się w Poznaniu. Więc co się stało, że ona się nie ukazała? Czy to jest jakiś element, czy to jest coś, co ty byś nazwał porażką, że nie udało się zrobić i wydać tej książki wtedy? Postaram się odpowiedzieć prawdziwie, aczkolwiek w moim pojęciu przewrotnie, że porażką jest to, że Rozdzielczość mnie wydała. Ostatecznie tą drugą książkę. Oczywiście rozumiem, o co chodzi, mam nadzieję. No, losy tego, że nie została wydana, faktycznie no, propozycja od Mariusza Grzebalskiego była od razu po, faktycznie prawie od razu po wydaniu debiutu. Później to jakoś trwało i ostatecznie oficjalna wersja jest taka, że nie było dotacji w tym momencie i no, miałem okazję gdzie indziej wydać. Też nie wyszło. Po prostu. W ten sposób.
Natomiast jeżeli chodzi o tą taką moją dewizę, którą przywołałeś, że jesteśmy skazani na porażkę, tak? No faktycznie zdarzało mi się parę razy tak powiedzieć publicznie, tylko dlatego, że tak myślę prywatnie. Może nie jest czas i miejsce, tak? No, to jest taki szerszy temat. No, wydaje mi się, że po ludzku w tym świecie skodyfikowanym ja czuję się skazany na porażkę, no nie mogę mówić za nikogo innego z was, ani za wszystkich tym bardziej, ale owo skodyfikowanie być może ma możliwość wybawienia z tej kodyfikacji. To też jest element, to być może, to jest element tego, że tworzę teksty. Bo ja nieprzypadkowo pytam o tą porażkę i to też będzie pytanie do Ciebie, Grzegorzu, ale najpierw prosiłbym, żebyś jako autor, jeżeli będziesz miał ochotę, ustosunkował się do tego. Wydaje mi się, że strategia porażki jest bardzo mocno wpisana w Twoje wiersze, dlatego że Ty mniej lub bardziej celowo zakładasz, że czytelnik jest skazany na porażkę, to znaczy Twoje wiersze, one się nie otwierają na czytelnika i to jakby skazujesz go, mam takie wrażenie, z góry na czytelniczą porażkę, która bynajmniej nie musi oznaczać jakiejś porażki. W sensie porażki, w sensie, zabrzmiało to bezsensownie, ale porażki cokolwiek. Porażki w sensie nie musi oznaczać braku czytelniczej satysfakcji, to miałem na myśli. Może, żeby rozluźnić to dzisiaj, jechałem polskim busem do Krakowa z Opola i jechała ku mojemu zaskoczeniu ze mną, znaczy zobaczyłem na przystanku sąsiadkę z dziecięcych lat, z mojej klatki bloku, która się nazywa Marta Porażka, a mieszka w Krakowie. Także byłem skazany na porażkę w podróży. A tak już troszkę bardziej poważnie i serio. Znaczy, byłoby czymś banalnym, aczkolwiek chyba prawdziwym, gdybym powiedział, że nie bardzo się zastanawiam w trakcie tworzenia, pisania, czy te wiersze osiągną jakiś sukces w tym czytelniczy, aczkolwiek oczywiście chciałbym, żeby trafiały, tak, do przynajmniej jakiegoś wąskiego grona ludzi, którzy też poszukują czegoś poezji innego, to kolokwialnie bardzo mówię ogólnie. Niczego też nie oczekuję, może tak pójdę w tym kierunku troszkę, niczego też nie oczekuję w trakcie tworzenia wobec swojego odbioru tych tekstów. Zdarzało mi się to mówić i faktycznie tak jest, że te teksty powstawały dosyć dawno temu, no to pamiętam, że po wracaniu do nich, po stworzeniu danego tekstu, sam ulegałem jakby takiej pokusie, takim emocjom, które nazywa się zdziwienie, tak? Nie chciałbym tutaj tworzyć takiej atmosfery, że jestem tym lub innym, ale faktycznie czytając tekst, który stworzyłem po, nie wiem, po godzinie, po dniu, po dwóch, stałym odczuciem było zdziwienie. Tak? Więc jakby nie mógłbym oczekiwać też od czytelników w trakcie pisania, żeby mieli satysfakcję lub brak tej satysfakcji. Tak to odpowiem. Bo Ty, Grzegorz, użyłeś tutaj sformułowania, że to jest poetycki laboratorium, a skoro to jest poetycki laboratorium, też jakby efekt tych laboratoryjnych działań jest nie do końca przewidywalny, więc Ty byś się zgodził, że skoro jest to laboratorium, jednym z możliwych mniej lub bardziej pożądanych efektów jest też po prostu zwykły niewypał? Zgodziłbym się. Ale nie miałem takiego poczucia, kiedy czytałem ten tom. Czytałem go dość późno, dlatego, chociaż dostałem wcześniej, ale nie mogłem, dlatego że byłem potwornie zajęty przez długi czas, a nie chciałem czytać na szybko. I kiedy wreszcie miałem chwilę czasu, 2-3 dni, to zacząłem
zacząłem tę lekturę najpierw bardzo intensywnie i zaraz po lekturze dwóch, trzech wierszy zorientowałem się, że się w nich bardzo dużo dzieje. Znaczy, że one opowiadają o różnych działaniach podejmowanych przez kogoś bądź przez coś. I podczas drugiej lektury wziąłem zeszycik i zacząłem sobie wynotowywać te wszystkie eksperymenty, działania, procesy, mechanizmy, narzędzia, które pojawiają się w każdym tekście. Ta lista była bardzo, bardzo długa. W moim werbie jest sporo z tej listy, którą wtedy stworzyłem. I zrozumiałem, że być może ten tekst, który przedłożył mi autor, to przede wszystkim tekst do, nie tyle do rozumienia, tak jak powiedziałeś, tylko do współdziałania. Że te teksty tworzą taką przestrzeń, do której ja jako czytelnik muszę wejść po to, żeby wspólnie z autorem, wspólnie z jego słowami, z jego językiem, z jego wierszem, otworzyć pewną możliwość. A to jest niezwykle poetyckie działanie. W zasadzie nie ma innego, bardziej źródłowo poetyckiego działania niż wytwarzanie takiej przestrzeni, współmożliwości. Więc nie myślałem w ogóle o porażce. Muszę was rozczarować, ciebie Bartku też. Nie miałem takiego wrażenia, że to jest tom pisany przez kogoś, kto tak bardzo jest do porażki przywiązany jako figury, jak rozumiem, i egzystencjalnej, i twórczej, i społecznej oraz politycznej, a także miejscami ideologicznej, instytucjonalnej, zarówno skoro publikacja tomu wierszy w rozdzielczości chyba może w tym ironicznym rzecz jasna uchodzić za porażkę. W ogóle tych kontekstów nie aktywizowałem. Koncentrowałem się przede wszystkim na tym, co się dzieje, a dzieje się tam nieprawdopodobnie dużo. I oczywiście zakładam, że każdy z tych procesów może się zakończyć nie wypałem, ale raczej wybuchem niż nie wypałem. Znaczy nie wypałem w sensie porażką, że to może okazać się nieskutecznym działaniem. Nie osiągniemy celu założonego, zamierzonego, ale ten wybuch wydaje mi się też bardzo dobrą figurą, taką spektakularną figurą poetycką. Dobrze jest, jak dzięki wierszowi coś wybucha. Zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, o której pisał już Rafał Kwiatkowski przy okazji twojego pierwszego tomu. To znaczy Rafał pisał o tym samym, co ty teraz mówisz. To znaczy, że to jest książka tak naprawdę dla czytelnika do pisania. W sensie ona nie jest do końca do czytania, tylko ona jest do współnapisania przez czytelnika. Mówisz o tym teraz tak dużym entuzjazmem, że masz ochotę zapytać o to, czy czytaniu tej książki Przetrwalnika rzeczywiście towarzyszyło ci uczucie rzadkie lub częste. Jesteś w sumie raczej intensywnym współtowarzyszem współczesnej poezji. Rzadkie bądź też częste uczucie właśnie współtworzenia książki w akcie czytania? Nie powiedziałem tego, co słyszałeś. Powiedziałem coś moim zdaniem dużo bardziej fundamentalnego i uniwersalnego. Nie chodzi mi tylko o to, że czytelnik współpisze tekst, który autor przedłożył mu w tej książce. To współdziałanie nawet nie musi się sprowadzać do pisania. To współdziałanie nie musi polegać na tym, że ktoś dopowiada sobie sensy sugerowane, ewokowane przez tekst. Ja miałem całą gamę, całe spektrum pomysłów, w jaki sposób mógłbym z tymi wierszami współdziałać. Nie będę się dzielił z Państwem wszystkimi rzeczami, jakie mi przychodziły podczas lektury do głowy, bo niektóre z nich być może nie powinny w ogóle być wypowiadane. Nie mieszczą się w dyskursie, nie mieszczą się w trybie krytycznego dyskursu. Więc nie, wydaje mi się, że to jest dużo, dużo ciekawszy tom, niż by się mogło wydawać po konstatacji, jaką sformułował krytyk. Nie chodzi tylko o to, że współpiszemy te teksty. One zachęcają nas do tego, żeby zarówno z tekstem, jak i z rzeczywistością, którą ten tekst w rozmaity sposób zaczepia, wobec której on się jakoś sytuuje, którą on podminowuje, albo którą on próbuje zakonserwować, albo którą on próbuje rozpuścić, albo którą on próbuje przeliterować. Próbuje odczytać cyfry bytu, jak w jednym z wierszy czytamy.
z tą rzeczywistością za pomocą przedchwalnika możemy też bardzo wiele zrobić. Możemy się do niej na rozmaite sposoby odnosić. I chyba nic bardziej mnie tak nie kręci w literaturze, jak otwarcie tego rodzaju możliwości. Mogę teraz odpowiedzieć coś, co nie będzie odpowiedzią na twoje pytanie? Ale co ma związek z tym, co teraz mówię? Kiedy czytałem ten tekst, to myślałem także w ogóle o działalności chłopców z rozdzielczości chleba. I przyszedł mi do głowy koncept Alana Badiou, który w swoich manifestach filozoficznych mówi o procesie zszywania. On to mówi w kontekście filozofii, ale można o tym zszywaniu mówić także w kontekście poezji. Zszywanie w rozumieniu Badiou polega na tym, że jakaś dziedzina, na przykład filozofia, dysponuje rozmaitymi impulsami generycznymi, takimi impulsami, które ją mogą skutecznie zasilać, mogą ją ożywiać, mogą ją dynamizować, mogą dawać jej energię, dają jej napęd. Kiedy ta dziedzina główna, w tym wypadku filozofia, swoje zadanie główne polegające na tym, że otwiera się miejsce, w którym praktykujemy myślenie, praktykujemy działanie pojęciotwórcze, wymyślamy nowe formy pojęć, kiedy ona zarzuca to działanie i deleguje swoją misję na jeden z tych impulsów generycznych, wówczas dochodzi do zszycia, które blokuje jej możliwości. Pomyślałem sobie, że w przypadku rozdzielczości chleba takim impulsem generycznym jest cybernetyka, jest cyfrowe rozumienie sposobu istnienia tekstu. I że to jest impuls generyczny z całą pewnością bardzo istotny, bardzo efektywny dla wiersza dziś, a przynajmniej mogący być bardzo efektywnym impulsem generycznym, ale może być także niebezpieczeństwem, granicą, gdy dojdzie do zszycia poezji, zbyt ścisłego zszycia poezji z tym właśnie impulsem. Kiedy poezja odda swoją, to nie jest dobre słowo w tym kontekście, bo ono może być przez państwa rozumiane opacznie i cokolwiek tradycjonalistycznie, ale niech tam powiem, kiedy swoją misję deleguje na coś innego, coś, co przychodzi do niej z zewnątrz. To znaczy na przykład sam proces cybernetyczny okaże się istotniejszy niż działanie językowe. W przypadku tego tomu absolutnie i wielu innych wydanych przez rozdzielczość chleba i w ogóle wielu innych działań podejmowanych przez rozdzielczość chleba, w ogóle całego konceptu, jaki leży u podstaw rozdzielczości chleba. Z tego powodu tak bardzo lubię rozdzielczość chleba. Nie ma mowy o tego rodzaju zszyciu. To znaczy, jest to absolutnie kapitalny sposób wyzyskiwania tego, co generyczne, czyli co może zostać wykorzystane w różnych innych kontekstach, co nadaje się do takiego wykorzystania. To jest zresztą przecież pojęcie informatyczne w dyskursie Badiou. W dyskursie filozoficznym ono pojawia się z innego dyskursu właśnie informatycznego. To jest moim zdaniem ogromna wartość wiersza, który nie rezygnuje z zadania polegającego na tym, by wytworzyć miejsce, wytworzyć przestrzeń, do której zapraszani jesteśmy także my jako odbiorcy, po to, by tam wspólnie praktykować działania językowe, a następnie z tymi działaniami, w efekcie tych działań językowych, wytwarzać pewne pojęcia, a nawet pewną wiedzę, czemu nie? I wyposażeni w te pojęcia oraz wiedzę, możemy wracać do rzeczywistości, z której wcale żeśmy nie wyszli, po to, by ze światem takie relacje zawiązywać i interakcje. To się wszystko może oczywiście nie udać. Czytelnik może nie stanąć na wysokości zadania, autorowi może się samogłoska powinąć. Może się okazać, że to wszystko w którymś momencie staje się zbyt hermetyczne, tak jak hermetycznie robi się czasem w pracowni alchemika i wszystko po prostu wybucha i cały projekt szlak trafi. Ale nie myślałbym o tym na początku. I nie myślałem o tym na początku, tylko po prostu sprawdziłbym, jak to działa, co możemy z tym zrobić, jak możemy pewne mechanizmy za pomocą
narzędzi, które podsuwa nam Jocher, kontynuować na własną rękę. Powiedziałeś, że czytelnikowi może podwinąć się noga, co oznacza, że autor, w tym przypadku Waldemar Jocher, stawia przed nim jakieś jednak zadania. No, a który poeta nie stawia zadania? Znaczy, ale pytanie jest, jakie w takim razie Jocher stawia zadania? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym skomentować to takie... To mnie doprowadza do... To mnie po prostu wprawia pewną konfuzję, kiedy słyszę tego rodzaju wypowiedzi a propos poezji, że autor stawia czytelnikowi pewne wymagania. Ale sam powiedziałeś, że rzuca... że czytelnikowi może podwinąć się nogę. No tak, znaczy, ale wiesz, jak przechodzisz, to już u Bodnera się pojawia taka scena, kiedy wychodzisz na ulicę, to też się możesz potknąć. A trudno na przykład z całym przekonaniem, o ile nie jesteśmy jeszcze na tym stadium szaleństwa, argumentować, że ulica rzuca ci wyzwanie, albo chodnik specjalnie zawziął się na ciebie po to, żeby ci nogę podłożyć. Znaczy, przepraszam, kostkę brukową podłożyć. Każdy wiersz, absolutnie każdy tekst jest wyzwaniem, o ile zechcemy to wyzwanie w nim dostrzec, o ile ten impuls w jakiś sposób rozpoznamy jako impuls zapraszający do interakcji. Ale decyzja, jeśli cokolwiek czytelnikowi może się powinąć, choć może to nie jest dobre słowo, jeśli cokolwiek czytelnik może zepsuć w tej interakcji, to tylko oczekując biernie na transfer, przekaz, jak, nie wiem, pieniądze od mamy na kolonie, które przyjdą i można będzie wtedy zorganizować jeszcze coś. Jeśli tego nie podejdziemy do tekstu w ten sposób, jeśli do tekstu podejdziemy w sposób aktywny, tak jak aktywnie w większości wypadków podchodzą do nas autorzy i autorki, to wówczas nie ma mowy o tym, żebyśmy zmarnowali czas. Do czego Jocher nas zaprasza? Wymienię kilka tych rzeczy, jeśli Państwo pozwolą. Jakie tam się działania podejmuje. No, na przykład do odwracania porządku liter. Albo do łykania prądu. Albo do rozdzielania rękopisu. To mi się wydaje najbezpieczniejszym z działań proponowanych przez autora czytelnikowi. Do reanimowania wątpliwości. To cokolwiek modernistycznie brzmi, ale niech będzie. Zjeżdżania pod język. Potrajania metafor. To mi się bardzo jako Jacobsonowi spodobało. Scalania ran. Bardzo taki hospitalny wątek. Transformowania metalu w ślinę. To jest moim zdaniem najbardziej niebezpieczne. Generowania szumu. Zamazywania oryginału. Odczytywania cyfr bytu. To mi się bardzo podoba. I stąd ten realizm spekulatywny. Pieczętowania istoty. Rozpraszania znaczeń. Zamieniania planów w plany. I na przykład mierzenia wytrzymałości. I tak dalej, i tak dalej. Tych zachęt do działania jest bardzo, bardzo wiele. Każda z tych formuł odwołuje się do źródłowego znaczenia poezji jako takiej. Nie wiem, czy Państwo, na pewno Państwo to wiedzą, że pojęcie, które leży u podstaw słowa poezja, to jest działanie. Ale być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, gdzie pojawia się ta kategoria po raz pierwszy i w jaki sposób jest definiowana. Precyzyjna definicja pojawia się dość późno, ale taka definicja ostensywna, czyli poprzez przykłady, pojawia się w kategoriach Arystotelesa. I Arystoteles mówi tam, że pojein to jest działanie, które zawsze polega na wyniszczaniu czegoś. Wszystkie przykłady, które podaję takiego działania, to są czasowniki aktywne w stronie czynnej, które oznaczają albo niszczenie, albo wypalanie czegoś. I to mi się szalenie podoba. To znaczy, jeśli wiersz miałby pełnić jakąś funkcję, która zmienia nasze otoczenie, to być może ta funkcja polegałaby na tym, że on dobiera się do, powiedziałeś, skonsolidowanych, tak? Skonsolidowanych, jakichś jednolitych, zbyt zabetonowanych, jednokształtnych form rzeczywistości i życia, po to, żeby za pomocą swojego oddziaływania wypalić je i albo odsłonić nowy kształt, albo przepoczwarzyć to, co zastane, w inny kształt, w inną formę, albo po to, żeby po prostu na gruzach zniszczyć całkowicie coś i na gruzach tego, co zniszczone, powołać do istnienia nową formę.
W ogóle nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej, że każdy wiersz stawia czytelnikowi wyzwania, ale nie będę przywoływał nazwisk, odwracam się do ciebie plecami. Każdy na moment, dobry wiersz. Na moment. No teraz dobry, już zaczynasz. Grzegorz zwrócił uwagę w pierwszej wypowiedzi na to, że w tych wierszach jest ktoś lub coś, co mówi. Często u ciebie pojawiają się czasowniki odnoszące się do widzenia. Często są nawet wiersze, które zaczynają się od jakby metafory, bądź też zupełnie dosłownego procesu widzenia, patrzenia. Mimo wszystko rzadko dowiadujemy się, kto tak naprawdę widzi i patrzy w tych tekstach. W wierszu, gdybym był zwyrodnialcem, oczyściłbym strukturę naczytań, piszesz, ukryj mnie pod materią słów, skąd się cofam w obecność treści jawnej. Zastanawiam się, czy twoje zdziwienie, o którym mówiłeś wcześniej, które często towarzyszy ci w trakcie lektury własnych tekstów po jakimś czasie, bierze się częściowo ze zdziwienia tym, kto tak naprawdę w tym wierszu mówi. To znaczy tutaj można by przywołać oczywiście Rimbauda z jego znanym i słynnym cytatem, którego nawet nie musimy przytaczać, bo każdy z nas go zna, że ja to ktoś inny. I rzeczywiście masz często w trakcie lektury swoich wierszy takie odczucia? Po tych wypowiedziach ciężko mi jest cokolwiek... Tak, to jest Grzegorz. Tak, tak. Ale to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, przynajmniej dla mnie. Ja może powiem tak, to zdziwienie to... Nie uciekam od odpowiedzi, to też jest niedookreślone dla mnie, czemu albo komu się dziwię. Natomiast proszę Państwa, żebyście założyli, że mówię prawdę, tak? I czasami obawiam się troszkę, żeby nie popaść albo w banał w moich wypowiedziach, albo w jakiś, powiedzmy, po bandzie jechanie. Wystarczy, że mam nadzieję, że te teksty są czasami takie. Natomiast odpowiem w ten sposób, że kiedyś, niekoniecznie to zdanie przeczytałem, ale jakby przychylam się do tego, że jedyną konkretną przemocą wobec naszego rozumu, naszego ratio, jest, mówiąc ogólnie, pojęta sakralność. I myślę, i przychylam się do tego, że ten trop jest moim zdziwieniem w odczytywaniu własnych tekstów. To jest taki absurd w ogóle, żeby o tym mówić. Ale jeżeli powiedziałem, no to teraz w ten sposób próbuję odpowiedzieć na to pytanie. Jedyną przemocą konkretną na naszym rozumie jest sakralność. Wiesz co, bo to jest kategoria, o której tak naprawdę rzadko się rozmawia. To znaczy poeta jako czytelnik swoich własnych tekstów i jak trochę wywołałeś Wilka z lasu, mówiąc o tym zdziwieniu, ale nie będę ci tutaj ciągnął dalej za język. Chyba, że ty, Grzegorzu, chcesz poruszyć temat narratora, który jest tak naprawdę wielkim nieobecnym tych tekstów i ujawnia się w zasadzie tylko w jakichś pojedynczych mrugnięciach okien. Nie chcę, bo to jest mniej ciekawe niż to, co powiedział przed chwilą Waldek. Mianowicie o przemocy, jaką jedyną formą przemocy jest sakralność. Możesz to rozwinąć? Nie wiem, czy potrafię. Oprócz tych tekstów. Też nie jestem filozofem, tak? Oprócz tego, że coś tam czytuję, zdarzyło mi się czytać lub dalej czytam i rozważam. Każdy z nas ma pewnie jakieś osobiste pojęcie sakralności i pewnie każdy z nas ma inne lub zbieżne pojęcie rozumu. I te osoby z nas, tak, które
przypuszczam, że większość, jakby nie uciekać od tego tematu, mają to doświadczenie, więc nie muszę chyba tego tak bardzo rozwijać. Czym jest moment wpuszczenia w nasze życie pełne racjonalności elementu sakralnego, już bez jakby nazywania i kodyfikowania tej sakralności, tak? Wiemy, czym to się kończy, wiemy, jak to się zaczyna, tak? Każdy z nas może mieć inną osobistą historię tej przemocy i odczuwania jej i skutków tego. Dlaczego o tym mówię? Odpowiadając na to pytanie a propos zdziwienia, ponieważ to jest jedyna paradoksalnie racjonalna odpowiedź moja na moje teksty. I teraz, jak powiedziałem moje teksty, to mógłbym teraz rozwijać ten temat. I proszę mi wierzyć, że nie dorabiam ideologii. Ja czuję po napisaniu na przykład tych tekstów, że to nie są moje teksty. Teraz wiem, że to się zrobiło gruba wypowiedź, tak? Natomiast no tak to czuję i tu jesteśmy najbliżej tego zdziwienia. No tyle mogę. Mogę. Powiedziałeś, że z tego, co powiedziałeś, zrozumiałem, że w punkcie wyjścia mamy do czynienia z racjonalnością, która następnie zostaje gwałtem wzięta przez sakralność. Podczas gdy wydaje mi się, że sytuacja, z jaką zazwyczaj mamy do czynienia, nie jest wcale tak jednoznaczna, że te impulsy, te wektory nie są tak uporządkowane. Bardzo często w punkcie wyjścia istnieje nie tyle nawet sama sakralność, ile raczej coś w rodzaju mieszanki takiego materiału zszytego właśnie z wielu różnych części i sakralnych, i racjonalnych. I że gwałt raczej jest naprzemienny niż jednostajny, jednowektorowy. Chciałem cię zapytać, czy to jest tak, że kiedy ty masz po lekturze swoich wierszy wrażenie, że one nie należą do ciebie, to jest właśnie ten moment, kiedy sakralność wdziera się do twojej racjonalności i wydziera ci to, co wcześniej zostało przez ciebie zaprojektowane? Czy tak to rozumiesz? Poniekąd, tak. Bardziej praktycznie może bym to wytłumaczył w ten sposób, że moje osobiste życie, tak, jako nie tylko autora, ale jako człowieka, wiąże się właśnie głównie z czynnościami, praktykami, które są oparte na racjonalności. Teksty, które wychodzą ze mnie, tak, spod mojej ręki, nie pasują do tego mojego oglądu, mojego obrazu siebie jako człowieka racjonalnego, działającego, znaczy mniej lub bardziej racjonalnie, ale no, kierującego się rozumem i praktycznością w życiu. Tak? Ja bardziej to widzę. To nie jest też tak, że jestem człowiekiem, który się bardzo interesuje Biblią, sakralnością. Nie będę tu się otwierał może aż tak, żeby mówić o swojej, powiedzmy, duchowości, nie? Ale na pewno nie jest tak, że mam jakiegoś zajoba, tak, na tym punkcie i sobie podczas tworzenia tekstów gdzieś tam coś przypominam i umieszczam w kontekst mniejszy lub większy. Aczkolwiek zgadzam się z tobą, Grzegorz, tutaj, bo to nie jest też tak, że ja sobie gdzieś tam wymyśliłem taką logikę, że najpierw jest rozum, a później gwałci go sakralność. Faktycznie to nie jest takie proste i tu bym się przechylał do tej złożoności, zwłaszcza w procesie życiowym, nie? Gdzie przechodzimy różne fazy, etapy. Nie mówię, że na początku jest rozum, żeby było jasne. Natomiast
jakby w takim szerszym pojęciu, że może poczułem też taki trochę niebezpieczny wątek, że mi świat rzeczywisty, w którym funkcjonujemy rozumem, jawi się jako taki zbiór bytów właśnie, ale bardzo, generalnie bardzo odizolowanych od siebie. I gdzieś przeczuwam, że właśnie ta sakralność, która z jednej strony jest gwałtem na tym, może to jest wytłumaczenie tego gwałtu, że ta sakralność, będąc tą przemocą i tym gwałtem na rozumie, jest szansą, być może, nie wiem, być może jest szansą na scalenie takim szerszym, tak, głębszym znaczeniu odizolowanych bytów istniejących w rzeczywistości, w której się poruszamy. Mogę jeszcze zadać kilka pytań? Przepraszam Państwa, że zamiast komentować i zadać pytania, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe. Cześć Boże. Cześć Rysiu. Czy tekst poetycki, który w sposób mimowolny zostaje uzupełniony o element sakralny, pełni funkcję inicjacyjną tego procesu scalania, czy też jest tylko rodzajem analizy, przepowiedni, opisu, reprezentacji tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby owo spoiwo sakralne rzeczywiście zaczęło taką pracę z bytami, odizolowanymi, zatomizowanymi bytami, która skończyłaby się, doprowadziłaby do takiego religijno-chemicznego procesu pojednania. Myślę, że możemy długo o tym rozmawiać. Faktycznie. Jeśli jak Państwo powiedzą, że już ktoś, to wtedy przestanę. Kiedyś, tak zacznę, miałem taką możliwość i szczęście, tutaj jest Maciej Topolski, przeprowadził ze mną taki wywiad, który się nigdzie jeszcze nie został opublikowany. To było na potrzeby jakiegoś projektu, ale się ten projekt nie wypalił. Ja tam w trakcie tego wywiadu i nie tylko tam, nie mam jakichś wielu sposobności do takich publicznych wypowiedzi, natomiast często zdarzało mi się szczerze mówić o moim pisaniu jeszcze jako o procesie, nawet nie jako o tworzeniu tekstów, co bardziej, że jest to proces badawczy dla mnie. Tylko teraz tak, skoro badanie to badanie czego, nie? I nie chciałbym być nudny, nie chciałbym aż tak bardzo iść w ten wątek sakralny, chociaż sam go wywołałem. Ja uważam, tak, nie tylko ja zresztą, że bytami również są słowa. I w tym wywiadzie, jakby szerzej o tym próbowałem powiedzieć, no mam taką swoją koncepcję i właśnie tworząc chcę ją zbadać. Nie wiem w ogóle, nie wiem czy to jest możliwe tak na starcie, ale no właśnie poczułem w trakcie pisania, jak już zacząłem pisać, że być może jest mi to dane, żeby spróbować zbadać te byty, które nazywamy słowami i żeby bardziej skomplikować, rozróżniam sam dla swoich potrzeb, dla tego badania, dokonuję rozróżnień pomiędzy pojęciem wyraz a pojęciem słowo. I tam o tym mówiłem. Sięgając do tematyki logosu, oczywiście, do tego biblijnego, znowuż, opisu stworzenia świata, gdzie Pan Bóg stwarza świat słowem, poprzez wypowiadanie słowa. Tak jest w opisie, nie? Czyli słowo ma moc twórczą. I teraz ludziom pióra, jak to się mówi, między innymi, ale nie tylko, bo rozmawiając też używamy słów i wyrazów, jest dane nam posługiwać się słowem. Nie wiem dlaczego,
To jest być może właśnie skazane na porażkę, zwłaszcza może dlatego, że ja to robię, ale próbuję zbadać, na ile słowo, owe słowo, które jest opisane w tym procesie stworzenia, wciąż ma moc stwórczą, a na ile zamieniliśmy słowo w wyrazy, którymi się posługujemy potocznie, codziennie, w sposób ustny i pisemny. I doszedłem w pewnym momencie do takiego wniosku, że być może, i to też staram się badać, że być może jest tak, że wyraz jest poniekąd więzieniem dla słowa. W procesie rozwoju komunikacji międzyludzkiej tak to poszło w takim kierunku, że zniewoliliśmy to słowo, które być może wciąż ma moc stwórczą, zamykając je w wyrazach. I teraz jak zbadać, czy ma, jak ewentualnie je uwolnić, nie? No, towarzyszy mi ta myśl, nie? Podczas tworzenia.